Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku razem z Rafałkiem i z jednym anonimowym kolegą, no i oczywiście z Marusiem, który już ucieka na samą myśl o tych śledziach. Będziemy próbowali zjeść śledzie strumingi. I teraz tak serio mówiąc, bo na necie jest strasznie dużo informacji, że to strasznie śmierdzi. Marek mówi, że widział kiedyś to na żywo, czuł to na żywo i tam musiał pewne jakieś torsji dostał czy coś. Moim zdaniem na ten moment to stworzył człowiek dla człowieka w Norwegii czy w Szwecji. W Szwecji jedzą te śledziki. Mogą być dziwne, ale tak samo jak bigos dla obcokrajowców będzie dziwny, czy kapusta kiszona. No zobaczymy, jak to smakuje. Mówię, musimy się spieszyć, bo jak otworzymy, to Rafał ogólnie jest głodny i żeby spróbować, to musimy szybko się zastanawiać, czy to jemy. Zaraz cięcie, a pocięcie. Z dwóch perspektyw zrobimy, jak rzygają. Podejdź bliżej. A nie ma tragedii. Zapachuje się tak. To pachnie okej, na razie, ale nie ma tragedii, serio. Teraz. Nie, pachnie. Ale to otwórz to. No, na pewno nie tym. No to jakoś działa, pani powiedziała, że jest nie tak. A co, raczej chcesz pomagać? Nie, serio, czekaj, ci dam to. Zobacz, nie ma jakiegoś smrodu. Nie. Jajem wali. Jajkiem, no. Ale to nie jest jakimś stagnicznie. Nie, jajem wali. To teraz to odczuć. No, masz pomysł. Daj teraz pomysł. Jestem ciekawy smaku, mi się wydaje, że dobre. Ale co tak daleko jest? Zapach. No czekaj, tak nie wiesz komentarzy widzieć, co ludzie piszą. Nie, teraz tak, moi drodzy, czekaj, tam jest kamera. Chodź raczej bliżej, przytulaj się z nami. No tak, tak, ale... Słuchajcie, jest moja morda na kamerze? Weź to, naprawdę. Co nie słyszało? Serio, te śledzie nie pachną źle. Według mnie zapach jest... No jajem wali, no. Nie, teraz pachną inaczej. Kurwa, Ogonka nie jem. Mają specyficzne. No ej! Co za szpima? Upij soczku trochę. Ty, ale to jest z bebechem w środku. No tak! A tu ja... To jest. O, to nie zjem. Zobacz, szybka. To ja tego nie ruszę. Dobrze. No dobra. Zipro. No właśnie mówię, dlatego tego nie ruszę już. Co, wymiękasz? No. Pussy. Czekaj. Weź mi łam, kurwa. Mięso? Krzyka, to jest igry. Czekaj, kurwa. Całe mięsko chcesz? Zobaczcie, jakie to elegancje jest. Jaki to ma smak? Ty, no, smaczna jest. Też mi się wydaje, że nie będzie zła. Ty, no naprawdę nie jest tak, że bardzo słona jest to. Ja uwaliłem sobie całe łapy. Bo jesteś głodny. No, tylko słone. To jest słone, ale nawet bardzo dobre jest to. Też mi się wydaje, chcę to zaraz ustawię wam jakąś kamerę. Może. Tylko i wyłącznie sól. No. Nie no, śmierdzić śmierdzi, nie? Ale... Nie, to jest... Znaczy, to może tak. Mam wodę, bo... Nie ma, Marek, chodź! Ty, co, on też chce trochę? No nie da rady, naprawdę. No, nie potrzymasz kamery? Macie alko do pokicia? Nie. Słuchaj, ale... Nie. To dokładnie, na połowie, żeby zjeść to. Czekaj, będzie nagrane. To sobie już... Ty, ale naprawdę jest dobre. Nagramy chociaż jedną osobę, że to je. I nie ma odruchu gumiowy. Proszę. Słone. A czy weźmiesz na chwilę to? No, ty no, on też chce to zjeść. Naprawdę da się to jeść. Tym. Z chlebkiem byłoby lepsze. Mówiłem mu, że bym to kupił. No? Ale w wątku. Ości są miękkie, czy nie? No, nie czuć w ogóle. Czemu nie zrobisz tego w Marek, chodź. Trochę...
Marek, czyści? A ty, Marek, weź powąchaj. To już nie czuć, chodź. Nie, serio już nie czuć. Znaczy serio, w smaku to jest dobre. Znaczy słone tylko i wyłącznie. Nie, to ma fajny smak. Wiesz co, nawet trochę słodkie jest. To naprawdę jest dobre, Marek. Słodkie? No, takie słono-słodkie, takie dziwne. Ja to normalnie... Ciężko określić, co? Znaczy, na samym początku czuć słone. Ale później słodkie się robi. Skórkę jest bardziej lekko. Później się słodkie robi. Znaczy, no... Moglibyśmy wziąć wodę, żeby je odsolić trochę. Mam. Masz? No. Bo to się je ogólnie, niby. No patrz. No zjedz mi się kiszkę. Po co oni to wszystko dawali? Kurju. Znaczy powiem tak, o 5 dych bym za to nie dał, ale jakby to kupić na jakieś normalne pieniądze, to spoko jedzą to. Nie, to normalnie jest, serio. Ale co, to smut jest... No nie, ja inaczej. Nie jest złe. Smut jest tylko, okropny. Tylko kręgosłup jest... Śmierdzi to tak i śmieje. No spoko. To jest słone. No, to się odkręci. Znaczy tą wodę... Ja tak obym to obciął, wrzucił śledzia. Tak, ty wrzucił śledzia. Ale ci mówi, że nie smakuje, nie? No to jest naprawdę smaczne. To nie jest złe, to jest smaczne. Jadłem rzeczy lepsze, jadłem gorsze. Nie wiem, czy ktoś jadł z was kiedyś może krupnik. Ja, lubię. No to są rzeczy gorsze od tej ryby. Krupnik jest gorszy? No ja. Inaczej, mając do wyboru, jestem głodny. Teraz serio, zakładając, jestem głodny. I mając do wyboru zjeść jakąś taką LPG sałatkę z jakimiś tam sałatkami, jakąś marchewką, to bym wolał to zjeść. Tylko wymoczyć to, dać sobie, nie wiem, na chleb to dałożyć, czy jakoś przyrządzić. No bo to jest tak samo, jakbyśmy Matiasa teraz jedli. Matiasa też ile zjemy? Jednego, dwa, no i to jest słone cholernie, nie zjesz tego dużo. Ale w smaku jest okej. Okay. W smaku jest czosnkowe takie, słodkie, czosnkowe, nie wiem. Tylko musisz... Nie... Oj, przebiłaś flaki, no dobra. A Maruś tam robił. Czekaj, wyciągnij flaki wszystkie. Czekaj, nie. Chcesz nóż? Nie. Odpuść ją. To jest naprawdę dobre. Znaczy dobre, to jest słone jedynie bardzo. Ale... Czekaj, no ja nie mam tutaj jak. Trzymać ci talerz? Trzymaj mi talerz. Dobra, babkę zrobię. Mogę zrobić babkę? O, tu też masz z kawiorem. Kawior można zjeść, szkoda go. To dobre jest. No, pachnie taką zgnilicą. To jest kawior. Flaki i kawior. Ktoś mi pomoże! O, miało, że flaki wyciągną. Zaznaczymy, czy moja córeczka to zje. Maju, zjesz mięsko? Dobrze, zaraz spróbujesz też. O. No masz już ten kawałek, możesz go zjeść sobie. To jest na wazie, tak? No tak, tylko tam są osi, ja wybierałem, można zjeść z osiami. Ty z osiami jadłeś, Rafał, nie? No to wszystko. Rafał wdepnął w klejmura. Dobra. Dobra, Moniu? Muszę zjeść słone. To jest słone, a czemu zagryzasz od razu? Co, niedobre? Czosnkiem wali, jak dla mnie to wali takim czosnkiem bardzo. Nie da mi się podobać. No ciężko porównać to do czegoś, ale... Mhm. Dobre to to nie jest. Ciekawe jak majeczka. Maju, mięsio. Spróbować mięsko? Odkup mi skalb. Dobre? Dobre mi się. Chcesz bułeczką zagryźć? Nie, to smakuje. Dobre mają mięsko? Smaczne? Dobre mięsio? Zmieszane jest trochę. To jest słone, to trzeba było, wiesz, wymoczyć. Co? Nie, Wojtek, to takie rzeczy. Wojtek, chcesz szybkę spróbować? Nie. Nie. Marek, chcesz spróbować? Dziwne. Naruś, don't be pussy. Nawet moja córka 2-letnia to zjadła. Maja to zjadła normalnie. Czyli to wszystko, tak jak mówię, to jest zwykła sugestia. Trzeba.